Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wizmet, a dzisiaj otworzymy sobie konsolkę PlayStation 5, którą udało mi się właśnie dorwać i to jest właśnie ten taki zestawik, który dorwałem. W tym zestawiku mamy 3 gierki. Mamy Observer, System Redux, to jest jakiś horror ponoć, jest Uncharted, kolekcja Dziedzictwo złodziei, spoko, ponoć to fajnie wygląda, więc jestem ciekawy. I oraz Formuła 1 2020. Okej. Także no, tak na hama dorzucili. Myślę, że Formuła i Observer na handel, wymianę. Zobaczymy. W sumie ten Observer, no, tak sobie rzuciłem, że dosłownie 5 sekund na tą gierkę i graficznie wygląda spoko, więc no nie wiem, może zostawimy. Potem człowiek takiej gierki nie kupi, a w sumie czemu nie? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to w ogóle działa. Jest w polski język ponoć. Wow. Okej, okay. No i jest również i pad. Nie mogło zabraknąć czerwonego pada z czarnym. Połączenie z czarnym, także idealne dla mnie. Uwielbiam połączenie czerwonego koloru z czarnym, także kozak. No i co? Gierki gierkami. Tego unboxingować nie będziemy. Nawet nie wiem, co z nimi raz zrobię. Tylko zabieramy się za główne danie. Po prostu. I jak to tam w kadrze? Nie za dobrze. Nie za dobrze. Nie za dobrze w kadrze. To może jeszcze tutaj zerkniemy na wszystkie boczki. Ogólnie to ciężkie, strasznie, kurde, się zdziwiłem. Tak się prezentuje. O, panie, jak to pokazać? Tak się prezentuje tył. Białe z niebieskim. Nie ma co oglądać, no. Nie ma co oglądać. Biorę nożyk. Tniemy. Nie miej plombę. Poszło. Zobaczmy, co jest w środku. Ponoć to jest w ogóle ta wersja Bechazis, która jest gorsza. Jedni mówią, że gorsza, drudzy mówią, że lepsza. Także ciężko określić. No, pudełko to w sumie jest duże, tak w porównaniu do Playa 4. Szczególnie Slima. Dobrze, no to ta obwolutka nam tutaj jest niepotrzebna w tym momencie. Wycięcie na uchwyt. Tu mamy białe pudło. O, konsola chyba jest z tej strony, bo tak tutaj ciężar bardziej je czuję. Tutaj zabezpieczenia już nie mamy. Instrukcja i wyjmowania. Okej, ale bym to chciał wyjąć. Żeby to wyjąć, to trzeba tutaj. A, no bo trzeba za to ucho rwać od razu. Ty, tam jest konsola w środku. Z napędem nawet. O matko. Kurwa, jakie to ciężkie, panie. Przecież to zarwie mi półkę. Kto to wymyślił, chłopie? Dobra, to ja przejdę tędy. No dobra, witam po malutkim cięciu z biurka unboxingowego. Zobaczymy sobie, co jest w środku w tym pudełeczku. Tak stwierdziłem, że zmienię kadr i wam to pokażę. Po prostu już lepiej, już kurczę. Już nie róbmy tak nieprofesjonalnie wszystko. No wiadomo, gwarancja. Mam nadzieję, że nieprzydatna rzecz. Poradnik szybkiego uruchamiania. O, to światło. Dajmy w dół. Lepiej. Przewodnik bezpieczeństwa.
Kabel zasilający. Kurde, jak to raczej ciemno. Jakoś mam wrażenie. No nie. Co tu jeszcze mamy? Mamy, proszę na was, podstawkę. Jeżeli zechcemy położyć sobie konsolę, o, w sumie ona się w pionie i w poziomie nadaje. Także tak, tak się prezentuje podstawka, taka bycia. Spoko loko. Kabel HDMI oczywiście w zestawie. No, no kurde, porządny się wydaje. Będę musiał go jakoś podłączyć, nie wiem jak ja to zrobię. Bo powiesiłem sobie telewizor i tam trochę dojścia nie ma. Tutaj w tym zakątku coś w zakamarku jest jeszcze? Jest. No tak, no kabel do ładowania pada. USB-C, no spoko, wydaje się nawet taki długaśny. Się. Ty. Myślałem, że to o, taka obwolutka jest papierowa z drucikiem, że takie eko bardziej, ale chyba cholera wie w sumie, no tak wygląda. I mamy padzioszka. Mamy białego padzioszka. Ty. Ciężki ten pad nawet. Całkiem spoko. O, włączyłem przez przypadek. Nie mamy tego lightbara. Nie wiem czy spoko, czy nie spoko. No tutaj mam opcję wyciszania mikrofonu. Spoko. O, właśnie sobie teraz zrobiłem tryb makro w oczach i widzę, dostrzegłem te przyciski tutaj, tą strukturę na tylnym padzie. No wygląda to fajnie, bo wy tego niestety nie zobaczycie, nie taką kamerą. O, panie, czy ja tutaj dostanę się do tego? Dajcie mi sekundkę. Chodź tu, wariacie. O, jaki zakurzony. DualSense, DualShock. Bo takie porównanie. No wielkość jest ta sama. Wielkość jest ta sama, tak na dobrą sprawę. Ja bardzo lubię te DualShocki. Ojej, jak się styrało już tutaj ta naklejeczka. A tutaj nie mamy naklejki, przynajmniej nam się nie rozwali. Jest to tylko tak, jest to nadrukowane. Nic, no to przechodzimy do głównego dania. Okej, okay, no to jesteśmy z powrotem. No to co? Spróbujemy wyjąć w takim razie. No to taki głupi pomysł był. Ale dobra, poszło wszystko gładko. Nic się nie wyrwało. Damy to trochę. Jak tam widzicie? Chyba widzicie. Cyk. Raz. Dwa. Pokażcie mi to. Co żeście tutaj zrobili, nawet myśleli. Panie, jakie to wielkie jest. Co to jest za statek kosmiczny? Matko Boska. No jest to potężny, no. Jest to potężne, ja wam powiem. Zaraz się porównamy. Ej, mi to PlayStation Playka 4. Proszę bardzo was. No. No jest różnica, jest różnica. Tak możemy postawić,
Może troszeczkę kadr wam dałbym wyżej. No ogromna różnica. Tak w porównaniu do tej slimki. Połóżmy ją. Tylko mocowania jeszcze nie będę dawał. No. Jest grubo. Ale no, wygląda to całkiem ciekawe. Ciekawy jestem. Ciekawy. Czy pojawi się jakaś inna wersja? Mniejsza właśnie. Tak to się wszystko prezentuje. Tak z bliska. O, nawet zmieściłem w kadrze. No niemożliwe. Proszę. A tutaj to mamy tą chyba zaślepkę, żeby zamocować sobie właśnie tą podstawkę. Chłodzenie tutaj. Tylko żeby mi nie spadło. Ogromne chłodzenie z tyłu. HDMI LAN, dwa porty USB, zasilanie. No i od góry tak to się prezentuje. No myślę, że już każdy widział, jak to się prezentuje. Nie, ja cię jednak tak położę. Także do tego padzioszek. Myślę, że i tak ten biały najmniej będzie używany. Z czasem myślę, że jeszcze za niego pojawi się inny czerwony padzik jeszcze dodatkowo. Podstawka. O nie, tej podstawki jakoś. A tu się jakoś nie kręci. No tu się. No właśnie. Tutaj to się przecież kręciło. No i tu jest ta śrubka schowana do zamocowania. O, czy wy nie widzieliście? Co ja się zapatrzyłem? No tu jest ta śrubka, nie? Okej, kurde, ciężko jest pokazać takie bydle. Znaczy, ładne kadry złapać, co nie? No i tutaj jeszcze te trzy gierki. Także no tak się prezentuje całość. No i co? No nic, tylko odpalać i grać. Tyle pozostało. Także no, trzymajcie się. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach unboxingowych na moim kanale. Także trzymajcie się. Siemaneczko. I yo, do następnego.